Stefania Ney, Abramek. Pod Dęblinem jest miasto Sobolew. Taka mała żydowska mieścina. W tej mieścinie Szmul Gold był rabinem i ten rabin Abramka miał syna. Syn rabina Abramek miał książkę. Cudną książkę o świecie dalekim. W książce czytał, że są piękne morza i że są piękne góry i rzeki. Rabin mruczał wieczorem do żony. Źle, że on ksiąg świętych nie bierze. Syn rabina o świecie wciąż marzył i wciąż gorzej się uczył w Hederze. Wiedział, że nie dla niego jest morze, nie dla niego są góry dalekie, ale wiedział, że Wisła jest blisko, więc przynajmniej zobaczyć chciał rzekę. Rabin mówił do syna Abramka: ty w podróże się stąd nie wybieraj, bo jak ktoś w Sobolewie się rodził, to tu mieszka i tutaj umiera. Oj, niedobrze, jak słowo ojcowskie nic dla dziecka własnego nie znaczy. Syn rabina Abramek nie spocznie, póki Wisły choć raz nie zobaczy. Sądny dzień nastał, widać, dla świata. Widać, Pan Bóg się strasznie rozgniewał. Przyszli Niemcy, by Żydów wypędzić. Rabin Gold musiał iść z Sobolewa. Rabin Gold pieszo szedł do Warszawy razem z synem i żoną swą Sarą i zamieszkali u krewnych swych kątem. Ciężko iść w poniewierkę na starość. Wciąż biadała Goldowa ze łzami. Przyszło na nas nieszczęście, oj przyszło. Rabin siedział milczący w swym kącie, a Abramek wciąż tęsknił za Wisłą. Getto, myślał, jest przecież w Warszawie. Wisła, myślał, w tym samym mieście. Jakby myślał przejść z getta do Wisły i zobaczyć tę Wisłę nareszcie. Aż pewnego letniego poranka, prześliznąwszy się szybko pod drutem, drżąc ze szczęścia, pobiegło ku Wiśle dziecko książką o świecie zatrute. W wspaniałym gmachu Sondergerichtu przysiadła rzesza w całej potędze. W mózgu ma nonsens, w sercu nienawiść, u stóp stworzoną przez siebie nędzę. W wspaniałym gmachu Sondergerichtu z dwóch stron stanęli dwaj przeciwnicy. Sąd mundurowy z bronią u boku i mały chłopiec wzięty z ulicy. Der Jude Gold dziś jest oskarżony o wyjście z getta bez zezwolenia. Zbrodniarz o smutnej dziecięcej buzi płakał, gdy zabrzmiał akt oskarżenia. Grzmiał prokurator o wielkiej mafii i że o całość Rzeszy tu idzie. Abramek, który zagrażał Rzeszy, płakał, że Wisły nie zdąży widzieć. Niech sprawiedliwość potężnej Rzeszy w pamięci ludzkiej długo zostanie. Dziecko, co chciało zobaczyć rzekę, skazano na śmierć przez rozstrzelanie. Henryka Łazowertówna, mały szmugler. Przez mury, przez dziury, przez warty, przez druty, przez gruzy, przez płot, zgłodniały, zuchwały, uparty, przemykam, przebiegam jak kot. W południe, po nocy, o świcie, w zawieje i skwar, po stokroć narażam swe życie, nadstawiam dziecinny swój kark. Pod pachą zgrzebny worek, na plecach zdarty łach i młode, zwinne nogi, i w sercu wieczny strach. Lecz wszystko trzeba ścierpieć i wszystko trzeba znieść, by państwo mogli jutro dosyta chleba jeść. Przez mury, przez dziury, przez cegły, po nocy, o świcie i w dzień. Zgłodniały, zuchwały, przebiegły, przesuwam się cicho jak cień. A jeśli dłoń losu znienacka dosięgnie mnie kiedyś w tej grze, to zwykła jest życia zasadzka. Ty, mamo, nie czekaj już mnie. Nie wrócę już do ciebie. Nie dotrze z dala głos,
uliczny pył pogrzebie stracone dziecka los. I tylko jedną troską, na wargach grymas skrzepu. Kto tobie, moja mamo, przyniesie jutro chleb? Stefania Ney, Herszek. Okropnie bał się co dzień, kiedy szedł do pracy, ale miał lat 12 i wiedział, że trzeba. Bo Herszek był szmuglerem i na tamtą stronę przełaził pod drutami, żeby przynieść chleba. Najpierw czeka się długo, aż żandarm się odwróci, a potem podnieść druty, przepełznąć pod nimi, a potem chycnąć w bramę, już waryjską bramę, i ściągnąć tam opaskę rękami drżącymi. Wyjść z bramy jak najprędzej. Wspólnik już tam czeka. Siemasz Antek, hajl Żydziak, daj dwa, resztę potem. Chleb pod kurtkę, spojrzenie, widzi czy nie widzi, i szybko pod drutami przepełznąć z powrotem. I odbywa się drogę kilka razy dziennie. Młodsza siostra te chleby na rogu sprzedaje, a Niemcy jak zobaczą, to zaraz strzelają. I co dzień kilka trupów przy drucie zostaje. Herszek strasznie się boi. Wcale nie jest dzielny, ale chodzi, bo musi, bo w domu jest bieda. Bo jak Herszek nie idzie, to w domu się nic je. Już tydzień, jak ostatnie łóżko tata sprzedał. Więc co dzień, w zły i brudny, gettowy poranek, wychodzi drżące dziecko, wstydząc się swej trwogi, i idzie pogwizdując. A w myśli wciąż jedno. O Boże, żebym jeszcze dziś wrócił z tej drogi. Ale Bóg w czasie wojny ma ważniejsze sprawy. I ciężko porozumieć się z getta do nieba. Więc kiedyś Herszek poszedł i więcej nie wrócił. Bo żandarm zabił Herszka, jak niósł kilo chleba. Stefania Ney, Jurek. Ojciec z Jurkiem szli Lesznem, gdy żandarm się zbliżył. Podszedł prosto do ojca. Hut up, Jude! Wrzasnął. Ojciec zdjął z siwej głowy wytarty kapelusz i wtedy gruby Niemiec w twarz go pięścią trzasnął. Hut auf! I ojciec włożył. Hut up! Zdjął go znowu. Bez końca. Coraz szybciej skrzeczał gruby Niemiec. Ojciec wkładał, zdejmował i wkładał. A Jurek nie mógł patrzeć, więc wbił oczy w ziemię. Ojciec spojrzał, zrozumiał i przestał się kłaniać. Tak jak gdyby się nagle maszyna zepsuła. Niemiec zdębiał. Hut ab! Dufer, fluchter! Zawrzeszczał. I znów na siwą głowę opadł chamski kułak. Ojciec patrzył na Jurka. Patrzył już do końca. Kiedy Niemiec go wyrżnął kolbą z całej siły. I kiedy padł na ziemię z twarzą krwią zalaną. I twarzy już nie było. A oczy patrzyły. Ojciec milczał do końca. Nie jęknął ni razu. Nawet wtedy, gdy Niemiec wściekle deptał po nim. Ani wtedy, gdy kopał poranioną głowę. Ani kiedy mu lufę przyłożył do skroni. Niemiec odszedł. Skrwawiona, podeptana masa leżała na chodniku. Wkoło tłum się zbierał. Mały Jurek nie płakał. Nie ma prawa płakać syn, dla którego ojciec w ten sposób umierał.